Zorganizowanym przez naszą spółkę. Witam pana prezydenta, witam szanowne media, licznie reprezentowane. I chciałbym zaprosić państwa do wysłuchania prawdziwych informacji na temat sytuacji wodociągu w Grudziądzu, na tle sytuacji w całej branży, ale głównie skupimy się nie na tle, tylko na meritum, czyli na wodociągach grudziąckich. Przygotowaliśmy parę slajdów, żeby tutaj powiedzmy mieć ślad pisany z tego spotkania. I powiem tak, że jeżeli chodzi o sytuację w branży, to w momencie, kiedy w 2018 roku powstał regulator Wody Polskie, który zajmuje się zarządzaniem obszarem wód, jak sama nazwa wskazuje, sytuacja tej branży wraz z upływem czasu i okresu trwania tego zarządzania niestety się pogarsza. Pokazujemy tutaj państwu ankietę, którą zrobiła Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Ankietowanych było ponad 500 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce o różnych rozmiarach i w różnych formach organizacyjnych, czyli od spółek prawa handlowego, przez zakłady budżetowe, przedsiębiorstwa różne. Natomiast problemy, które podnoszą te spółki, są mniej więcej takie same. Z czego one się biorą? One się biorą z tego, że po prostu jest realizowana centralistyczna wizja państwa, gdzie regulator decyduje o tym, jakie mają być ceny w poszczególnych lokalnych przedsiębiorstwach, decyduje o tym, jak powinny wyglądać koszty, nie abstrahując od form organizacyjnych i abstrahując od lokalnych uwarunkowań. No kończy się to tym, że przy utrzymywaniu sztucznie cen, które nie uwzględniają rosnących kosztów, na które wodociągi, czy spółki, czy też zakłady budżetowe nie mają wpływu, no to strona przychodowa jest określana przez centralnego regulatora. Natomiast koszty są obiektywnie realizowane w postaci zakupów energii, paliwa, gazu i innych czynników, na które nie mamy wpływu. I efekty są takie, że prowadzi to do, w którymś momencie do niestety koniecznego sprowadzenia samorządów prowadzących te przedsiębiorstwa do dofinansowywania deficytowo działających przedsiębiorstw wodociągowych. Z taką sytuacją nigdy w historii Polski nie mieliśmy do czynienia. Jak państwo widzicie, te poziomy, które procentowo pokazują, jak duży odsetek przedsiębiorstw boryka się z problemami, no to są po prostu zatrważające. Liczby mówią same za siebie. Także jeżeli będziemy tą sytuację podtrzymywali i ta polityka będzie nadal realizowana, no to w którymś momencie dojdzie do tego, że organy prowadzące będą musiały wydatkować coraz więcej pieniędzy na to, żeby oprócz innych sfer życia mieszkańców, takich jak oświata czy zdrowie, dofinansowywać także dotąd dobrze prosperujące przedsiębiorstwa wodociągowe. Bo dalej ograniczania inwestycji i ograniczania remontów nie można po prostu robić ze względu na to, że majątek się będzie dekapitalizował, natomiast wynagrodzenia też są źródłem utrzymania wielu rodzin, więc też się trzeba chronić. I to jest moim zdaniem jeden z problemów i jeden z takich, powiedziałbym, strategicznych problemów, ponieważ to jest pokazanie bardzo plastycznie, jak wygląda realizowanie centralnej idei państwa, gdzie podmioty czy instytucje centralne decydują za samorząd, jak mają wyglądać sprawy w naszym najbliższym otoczeniu. I to jest spór, który myślę powinien zostać rozstrzygnięty na korzyść tej opcji samorządowej, bo akurat reforma samorządowa to jedna z najlepiej funkcjonujących obszarów i akurat reforma samorządowa to jest jeden z największych naszych sukcesów ostatnich kilkudziesięciu lat. To jest moja ocena. Teraz przechodząc do spółki Wodociągi, jak państwo widzicie, mamy tu pokazane wyniki za poszczególne lata od momentu, kiedy nowy zarząd, którym jestem prezesem, objął tutaj obowiązki i widzicie państwo, że w każdym z tych lat realizujemy wynik dodatni, czyli zysk netto. To są wyniki, które publikowaliśmy i publikujemy w sprawozdaniach finansowych. Można do nich dotrzeć bez żadnego problemu, są publicznie prezentowane. I oczywiście to są wszystko materiały, które są rewidowane przez biegłych rewidentów, także tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek pomyłce. W związku z tym, że publicznie są rozpowszechniane informacje, jakoby firma generowała straty, w stosunku do osób, które takie informacje kolportują, będziemy podejmowali wszystkie możliwe, przewidziane prawem kroki, żeby te kłamliwe informacje były prostowane, a spółka
nie była narażona na utratę dobrego imienia i trzeba będzie no, oczekiwać za te kłamstwa przeprosin. Jeśli chodzi o stan zadłużenia, który też jest tutaj od jakiegoś czasu znowu w przestrzeni publicznej komentowany czy poruszany, to chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy w 2019 roku podejmowaliśmy operację sfinansowania zakupu kanalizacji deszczowej poprzez emisję obligacji, stan długu bez odsetek, kapitał, bo odsetki to część zmienna, więc nie będę tutaj no, opowiadał o złożonym i skomplikowanym sposobie ich naliczania w oparciu o WIBOR plus stopę procentową, która jak wiecie decyzjami pana Glapińskiego przy jego zdaniem zerowej inflacji, a potem 18% inflacji wynosiła 6,75, więc to zostawmy to na boku. Stan zadłużenia spółki z tytułu tego długu wynosi na dzisiaj 40,1 milionów. Jak to się stało? Po pierwsze, w momencie, kiedy były emitowane obligacje, nasz bank, który pochodził, ma siedzibę centrali w Norwegii, oferował także dostęp do funduszy norweskich i to, co no, było określane mianem zielonych obligacji, służyło temu, żeby uzyskiwać dodatkowe punkty we wnioskach o dostęp do funduszy norweskich, które później niestety w Polsce zostały wycofane przez rząd norweski, który nie chciał, żeby dysponował tym centralny rząd w Warszawie, tylko żeby dostawały to samorządy. Więc fundusze norweskie znikły, a bank DNB podjął decyzję o sprzedaży swoich aktywów w Polsce, ponieważ przestraszył się nacjonalizacji określonej mianem repolonizacji i pewnie znajduje lepsze warunki do prowadzenia biznesu w innych krajach, gdzie klimat towarzyszący inwestorom zagranicznym jest korzystniejszy. W Norwegii ten bank działa z sukcesem. Jak ktoś lubi sporty zimowe, to może sobie zobaczyć w czasie transmisji, jakim sponsorem i jakich sportów jest bank DNB. W Polsce aktywa tego banku kupił Santander, a my w momencie, kiedy dochodziło do tej zmiany, działaliśmy w sytuacji, kiedy istniało szereg niewiadomych, dużo ryzyk związanych z kosztem pieniądza, czyli z tą stopą procentową, o której mówiłem, nie było wiadomo, czy jesteśmy w środku, na początku, czy na końcu cyklu. Żadnych wiarygodnych informacji na ten temat nie było. Ustały przesłanki, które no, pozwalały mówić, że te obligacje dają jakieś dodatkowe atuty w postaci dostępu do dodatkowych tanich funduszy norweskich. I w związku z tym zarząd zarządził tym długiem. Długiem się po prostu zarządza, a nie czeka, aż no, stanie się coś, czemu będziemy potem przeciwdziałać. Więc jeżeli ktoś tutaj snuje jakieś spiskowe teorie dziejów, to ja uprzejmie odsyłam do literatury fachowej, do rozdziałów, które się nazywają zarządzanie długiem. Zarządzanie długiem między innymi polega na tym, że dokonuje się jego konwersji z instrumentu, który jest droższy, na instrument, który jest bardziej elastyczny i tańszy. I w wyniku tej konwersji mamy dzisiaj sytuację taką, że zamiast 15-letniego okresu obsługi obligacji, czyli do 2034 roku, mamy kredyt, który pozwolił na wykup tych obligacji i który kończy się w 2032 roku, czyli jest 2 lata krócej. No i kapitał jest o 23 miliony niższy, a to w związku z tym, żeśmy dwukrotnie dokonali przedterminowego wykupu tych obligacji. Tutaj liczby mówią same za siebie, ja specjalnie tu nie będę Państwa przekonywał, każdy kto ma kredyt w domu wie dobrze jak to się robi, żeby ograniczyć no, i okres spłaty tego kredytu, ale także żeby elastycznie tym zarządzać, tak aby po prostu można było spłacać z dostępnych pieniędzy i regulować raty i nie popadać w jakieś tutaj sytuacje nieprzyjemne z bankiem. Jesteśmy cały czas badani przez bank. Wszystkie nasze finansowe raporty trafiają do banku. Mamy kowenanty, które ograniczają naszą swobodę działania i to jest robione profesjonalnie. Więc komentarze i domysły i hipotezy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej od domorosłych bankierów, no niestety nie powinny być traktowane poważnie i kolportowane jako podstawa do poważnej, merytorycznej dyskusji. Chciałem tutaj przy okazji zacytować Państwu, żeby zakończyć temat tych obligacji, postanowienie prokuratora, który toczył postępowanie na skutek donosu jednego z radnych przez 2 lata, powołując biegłych, którzy pracowali, jak mówię, przez 2 lata i ostatecznie zakończyło się to 26 kwietnia 2022 roku.
I zacytuję z tego uzasadnienia. Po zapoznaniu się z aktami sprawy w całości oraz bilansów spółki za lata 2018, 19 i 20, biegły stwierdził, że badana przez niego transakcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa i w zakresie kompetencji organów samorządu terytorialnego. Zdaniem biegłego z powodu powiązania stron transakcji nie wynikła żadna szkoda, a nawet biorąc pod uwagę fakt, że wycena zbywanego majątku była zawyżona, to środki z jego sprzedaży trafiły do założyciela spółki, który ją finansował we wcześniejszym okresie i potencjalnie może ją finansować jeszcze w przyszłości. Wskutek transakcji spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia nie straciła majątku, lecz go powiększyła, a niezależnie od problemów finansowych gminy, obie strony transakcji działają na rzecz lokalnej społeczności. Na podstawie sprawozdań finansowych biegły zaprzeczył, że sposób przeprowadzenia transakcji i jej finansowanie może wskazywać na niekorzystne następstwa. Koniec cytatu. Więc bardzo proszę, żeby ci poszukiwacze politycznego złota, którzy kierują swoje kroki do wodociągów, zechcieli wziąć pod uwagę fakty i zaniechali tych praktyk, ponieważ uderzają one w dobre imię spółki i na dodatek są krzywdzące dla zarządu, które jak wiadomo odpowiadając całym swoim majątkiem za zarządzanie tą spółką, działa w jej interesie i robi wszystko po to, żeby spółka była w dobrej kondycji finansowej, a mieszkańcy nie ponosili z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. I tu chcę Państwu pokazać kolejną informację, która jest zrobiona w oparciu o dane ze strony Wody Polskie, akurat tutaj. Mogę powiedzieć, że te dane są na pewno wiarygodne, nie są do podważenia. Grudziądz w tej grupie 11 miast różnych, w większości no, z naszego województwa, ale także z województwa warmińsko-mazurskiego, ma najniższą cenę wody i ścieków łącznie, to widać w ostatniej kolumnie. To jest 8,66 zł brutto. No więc opowiadanie, że ktoś w cenie wody, mieszkańcy, to, proszę Państwa, to 30 lat temu to się opowiadało i mam nadzieję, że tych, którzy chcą w ten sposób zaistnieć, no stać na coś więcej i coś lepszego niż opowiadanie tych bajek z mchu i paproci bez końca, bo od tego prostowania to aż już język boli. Więc proszę Państwa, no mam nadzieję, że to, co Państwu pokazałem w postaci zarówno wyników finansowych, jak i stanu długu, jak i cen, prowadzi do jednego podstawowego wniosku, że wodociągi są stabilnym i dobrze zarządzanym przedsiębiorstwem, które oferuje mieszkańcom najlepszą wodę za najlepszą cenę, szczególnie, że akurat na tym rynku jesteśmy monopolistą, ale sprzedajemy także poza teren miasta tą wodę. I na dodatek, że wszystkie sprawy związane z potrzebami spółki, w tym wynagrodzenia, regulowanie zobowiązań w terminie, wywiązywanie się z umowy z bankiem na nowo wynegocjowanych warunkach są no, niezagrożone. I teraz chciałem powiedzieć, że my w ramach tych naszych prac związanych z infrastrukturą deszczową i tu jest wypisane, cośmy zrobili. No, być może to nie zapiera tchu w piersiach, natomiast chcę powiedzieć, że od początku mówiliśmy, że przychodami z deszczówki będziemy finansowali bieżące utrzymanie tej infrastruktury, a inwestycje będziemy finansowali z pieniędzy zewnętrznych. I dotrzymaliśmy słowa. W tirecie trzecim mamy opracowanie strategii efektywnego zarządzania wodami opadowymi. Tutaj ona jest gotowa, tak? Mamy ją od 2021 roku. Do niej załącznikiem jest program inwestycyjny, który opiewa na 100 milionów złotych, złożony z szeregu projektów, których finansowanie uzależnialiśmy od początku i uzależniamy nadal od pozyskania pieniędzy zewnętrznych. KPO, funduszy odbudowy, po które nikt dotąd nie wyciągnął ręki z tych, którzy są do tego zobowiązani. Więc czekamy na finansowanie tych programów, żeby te inwestycje ruszyć. Grudziądzowi, żeby likwidować lukę cywilizacyjną, są potrzebne pieniądze unijne. I ci, którzy mają obowiązek po nie sięgnąć, powinni to zrobić. My jesteśmy na to gotowi, żeby po prostu umieć je wykorzystać.
Tutaj są kolejne informacje na temat tych programów inwestycyjnych. Powiem jedynie, że jeśli chodzi o strategię, to z tych 100 milionów mamy w tej chwili konkretnie przygotowane 3 projekty inwestycyjne, o które zabiegamy o zewnętrzne finansowanie. To jest poziom mniej więcej 30 milionów i dotyczy to 2 zbiorników retencyjnych i kolektora odprowadzającego wody deszczowe z Kępy Strzemięcińskiej, tak żeby w południowej części miasta rozwiązać raz na zawsze problem wód opadowych, deszczowych, które raz na kilkanaście, kilkadziesiąt lat powodują utrudnienia dla mieszkańców. Na osiedlu Karabinierów, które też jest takim, powiedziałbym, krytycznym punktem na mapie Grudziądza, w tej chwili rozpoczęły się już prace, tak jak obiecywaliśmy 3 lata temu. I one zostaną doprowadzone do takiego stanu, że tam problem wód deszczowych i tych podtopień zniknie. Zajmujemy się tą infrastrukturą od 3 lat. Mamy konkretną strategię, realizujemy częściowo już tą strategię. Natomiast w największej części jej sukces zależy od tego, czy będziemy mieli zewnętrzne finansowanie. I to właściwie, proszę Państwa, jest wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Podsumowując, jeszcze raz apeluję do tego, aby weryfikować informacje głoszone przez piewców apokalipsy i przed ich publikacją pytać w wodociągach, jak wygląda prawda, bo to, co opowiadają ci, którzy czekają na klęskę od lat kilku, to jak na razie się nie potwierdza w czasie i w przypadku wodociągów nie potwierdzi się. Więc szukajcie, przyjaciele, politycznego złota gdzie indziej, bo tutaj w wodociągach grudziąckich go nie znajdziecie. Dziękuję bardzo. Ja wróciłam do tych obligacji. Pan prezes wspomniał, że jak Państwo brali obligacje, to było wtedy na 15 lat i z tego co pamiętam, może się mylę, Pan sprostuje, wykup tych obligacji to oscylował wtedy, jak Państwo wyliczali, około 100 milionów. Tak. To teraz jak Państwo to kupili wcześniej, to ile nas to kosztowało? Bo tyle samo mniej, jakby Pan... Znaczy ja już to mówiłem, tutaj mam gdzieś to ładnie. Tak, już mówię. 30 grudnia stan długu spółki kapitał 63 178 tysięcy. W momencie, kiedyśmy to skonwertowali na kredyt, było 42 178 tysięcy. Dzisiaj stan zadłużenia spółki to jest 40 069 tysięcy. No więc 40 milionów jest niewątpliwie mniej niż 63. A jakie oprocentowanie? Czy to dyskutujemy? No oprocentowanie to pan Glapiński ustala. Więc to trzeba do pana Glapińskiego się zapytać. A inni mają 16%. Znaczy nie mamy 16%. Oprocentowanie kredytu mamy analogiczne do oprocentowania obligacji, więc to jest, tutaj się nie zmieniło. Natomiast dzięki temu, żeśmy tym długiem zarządzili, jest 40 milionów zamiast 59. Bo tak jak mówiłem, gdybyśmy pasywnie nic nie robili, tylko wykonywali umowę obligacji, to dzisiaj mielibyśmy do spłaty 59 milionów. 59. A ponieważ 2 razy dokonaliśmy przedterminowego wykupu i konwersji... To za ile? Bo to jest taki dosyć... Nie płaciliśmy prowizji za konwersję obligacji na kredyt. Ile nas kosztowało kupienie obligacji? Ktoś jak będzie oglądał, żeby był prosto. Mieliśmy zapłacić 100 milionów, to ile zapłaciliśmy za ten wykup? Bardzo prosto, panie. Ale za wykup nic nie zapłaciliśmy, jeszcze raz mówię. Wykup odbył się bez prowizji. Łączny dług spółki z tytułu obligacji był 63 miliony, dzisiaj jest 40. A kredyt kto nam dał? Kredyt? Santander, który kupił portfel obligacji razem z całą częścią operacji DNB w Polsce. To jest Santander i jakby kupił DNB bank, tą część bankową tego. Natomiast też... I stąd kontynuuje jakby działalność i stąd jest Santander, to nie jest jakiś przypadek. Słuchajcie, ale żeby tutaj dopowiedzieć, to żebyśmy bezkrytycznie nie przyjmowaliśmy Santandera. Pytaliśmy 4 banki osobno, PKO BP, BGK, już nie pamiętam, który był 4, ale jeszcze jeden na pewno. Millennium, tak jest. BGK, PKO BP i Millennium. Jakie dadzą nam warunki wykupu tego długu? Millennium był tradycyjnie naszym obsługującym rachunek bankiem. No i z tych wszystkich 4 Santander pod warunkiem, że przeniesiemy wszystkie rachunki do niego. No i tak się skończyła nasza współpraca z Millennium. Rachunki trafiły do Santandera, a on nam dał kredyt bez prowizji, którym spłaciliśmy wszystkie obligacje. Wykupiliśmy wszystkie obligacje. Jeden do jednego. Nie było żadnej prowizji od tej transakcji.
i że przy okazji, bo te 4 miliony gdzieś w tej przestrzeni miejskiej pojawiło, 4 miliony straty, gdzieś tam taka kwota. Rozumiem, że to zupełnie jest abstrakcja. Abstrakcja, to... ale biorąca się z tego, że w przeszłym roku w czerwcu robiliśmy plan na rok 2024. Jak wiadomo, plan to jest zestawienie ryzyk, jakie identyfikujemy w momencie jego sporządzenia. Wówczas mieliśmy 18% inflacji. Niewiadoma była stopa procentowa, która powoduje koszty obsługi długu, jak wiadomo. Nie wiadomo było, jak będzie wyglądał rynek paliw, bo benzyna no, wahała się od, nie wiem, 20% wzrostu do 100%. Nie wiadomo było, jak wyglądał gaz. W końcu gaz kontraktowaliśmy na pięciokrotnie większej cenie niż rok temu. Więc licząc wszystkie te ryzyka, z których, jak wiadomo, część jest zarządzalna, część niezarządzalna. No nie zarządzimy ryzykiem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, ale ryzykiem zużycia gazu zarządzimy. No więc według najczarniejszego scenariusza, przy identyfikacji ryzyk, które zakładaliśmy, że wszystkie się spełnią i przy utrzymaniu poziomu wynagrodzeń takiego, żeby ludzie mogli normalnie żyć, no to w planie założyliśmy wynik minus 4 miliony. W planie. Natomiast no nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, czym się różni plan od wykonania. No planować można wszystko, natomiast wykonanie to są liczby, które pokazuję, tak? No i tak zarządziliśmy tymi ryzykami, że z tych minus 4 milionów po 7 miesiącach tego roku mamy 2,4 zysku. No wystarczy zapytać, no po prostu wystarczy tu zapytać. Czy z tych planów wodociągi planują na przykład podwyżkę dla mieszkańców? Wodociągi w tym momencie we wrześniu robią korektę planu finansowego, zawsze tak robimy, że plan jest korygowany w najpóźniejszym możliwym momencie kolejnego roku, tak żeby jak najbardziej zbliżyć się do spodziewanego wykonania. Bo z tego też jesteśmy rozliczani przez bank, tak? Więc nie możemy tutaj, no nie mamy za dużego pola swobody. Więc we wrześniu robimy korektę planu, tak żeby się zbliżyć. Zakładamy, że na koniec roku to, co pokazujemy tu za 7 miesięcy, będzie nieco mniejsze. I możemy to już dziś prognozować, więc nie czekamy, aż się stanie i potem powiem, o, stało się, ale już nic nie można zrobić. Więc zakładamy, że będzie 1,5 miliona na koniec roku. I w tym są także kwestie związane z wynagrodzeniami dla pracowników. Bośmy mieli w układzie zbiorowym 5% stopę wzrostu wynagrodzeń. 5% wzrostu wynagrodzeń w otoczeniu, które jest na poziomie, nawet w planie, nawet w założeniach do budżetu na ten rok było 8. Ale Wody Polskie no, twierdziły, że to nie jest dostateczne uzasadnienie do zmiany taryfy. No to nie zmienili nam taryfy, idziemy do sądu. W przyszłym roku składamy kolejny wniosek o zmianę taryfy. Jaki on będzie, to trudno mi dziś powiedzieć. Jak będzie pora jego złożenia, gdzieś w połowie roku, to no, wtedy będę mógł być bardziej konkretny. Okej, okay. Biorąc pod uwagę to, co Pan mówi, to na koniec roku spodziewamy się 1,5 miliona zysku. 1,5. To biorąc pod uwagę koszty zarządu, który też jest ponad milion, czy prezydent planuje na przykład jakieś tutaj ruchy, nie wiem, redukcja ilości członków zarządu, jakie są plany w tym kierunku? Nie ma żadnych planów dotyczących zarządu. Tak jak powiedziałem, w tej chwili opłaty za wodę w Grudziądzu i ścieki są najniższe. Spółka wykazuje zyski, spółka działa w wielu obszarach, dostała też w ostatnich latach nowy obszar kanalizacji deszczowej i ten obszar na pewno będzie jeszcze rozszerzany. Jak Państwo wiecie, spółka planuje też duże inwestycje w obszarze odpadowym, zatem myślę, że nie ma tutaj żadnych planów co do zmiany funkcjonowania zarządu. Jeszcze jedno, Pan zadał pytanie dotyczące, czy spółka planuje wzrosty. Ja chciałbym przypomnieć, że o taryfie decydują Wody Polskie. Wody Polskie. To nie jest tak jak w latach poprzednich, decydowała to Rada Miejska. Państwo to doskonale pamiętacie. W tej chwili o tym, ile mieszkańcy płacą za wodę, za ścieki i ustala taryfę, ustala Rządowa Agencja Wody Polskie. Czy w związku z tym, bo część samorządów na przykład idzie do sądu z Wodami Polskimi, no już jesteśmy. Czy wy też planujecie? Ja jeszcze do poprzedniego pytania, bo to jest taka logika. Zamknijmy szpitale, bo w szpitalach ludzie umierają. No,
Zwolnijmy zarząd, to wtedy będzie wszystkim lepiej. Nie, ja tylko mówię w aspekcie poziomu. To jest wielokrotnie powtarzane, taki, ja nie wiem dlaczego, skąd to się bierze. Wszyscy to bezmyślnie powtarzają. Że Grudziądz ma najdroższy zarząd wodociągu w Polsce. Jak przychodzi posłaniec z jakąś wiadomością, zabijmy posłańca, to będzie, nie będzie tej wiadomości. Jeszcze jedną rzecz, ja bym chciał to zdementować. To znaczy, jeżeli już takie pan robi porównanie, to trzeba to odnieść zawsze do firmy wodociągowej. Czym ta firma się zajmuje? W wielu miastach jest tak, że jest niezależna spółka, która prowadzi wodociągi, jest niezależna spółka, która prowadzi deszczówkę, jest niezależna spółka, która zajmuje się gospodarką odpadową. Przykłady, które często pan podaje, czy są przytaczane, właśnie dotyczą tego typu rozdziałów. Więc jak państwo to zsumujecie, to koszty funkcjonowania tego obszaru gospodarki komunalnej są dużo wyższe niż w Grudziądzu. U nas jest, mówię, spółka jest specyficzną spółką, jeszcze raz powtarzam, prowadzi zarówno gospodarkę wodną, gospodarkę ściekami. W niektórych miastach jest tak, że wręcz kto inny zarządza infrastrukturą, a kto inny jest operatorem. Zupełnie kto inny, jeszcze raz powtórzę, jest operatorem deszczówki, a zupełnie kto inny jest operatorem gospodarki odpadowej. U nas jest to wszystko połączone w ramach jednej spółki, co w mojej ocenie uzasadnia zarząd dwuosobowy. I tak jak powiedziałem, mamy tutaj inwestycje liczone nie w dziesiątki milionów złotych, a w setki milionów złotych, jeżeli państwo to sumujecie. To wymaga dużego wysiłku i organizacyjnego, i wysokiej klasy, dużych kompetencji, aby przygotować odpowiednie dokumenty, żeby w sposób skuteczny takie środki pozyskać. Coś więcej na temat tego sądu, bo mówił pan, że... Tak, no oczywiście, wie pan, ja może powiem o tej martyrologii trochę, czyli o współpracy z Wodami Polskimi. No to wygląda to tak, my piszemy wniosek, bogaty w załączniki, po czym dostajemy w przedostatnim dniu upływu terminu, z reguły w piątek, 95 pytań, które musimy odpowiedzieć do poniedziałku. Super. No to zarządzamy weekendową pracę całodobową, odpowiadamy 95 pytań, po czym mijają dwa tygodnie, dostajemy 76 pytań do tych 95 pytań w piątek z terminem do poniedziałku. No i tak wygląda budowanie autorytetu organu administracji państwowej. Tak? Że no, traktujemy wnioskodawcę jak potencjalnego oszusta, który chce w oszukańczy sposób wyłudzić korzystną dla niego decyzję i uciec za granicę. No i to i tak to wygląda ta współpraca, więc ostatnio to było tak, że myśmy no, uzasadnili nasz wniosek, wydawało się, że no, argumentami nie do podważenia, czyli poziomem inflacji z ustawy okołobudżetowej 8,8, stopą procentową 6,75, która wówczas miała miejsce, która spowodowała wzrost kosztów obsługi długu i układem zbiorowym pracy, z którego wynikała podwyżka dla pracowników 8%. Zresztą mniejsza niż wskaźnik inflacji w ustawie okołobudżetowej. No i szanowne Wody Polskie zażądały, żebyśmy udowodnili, jakie okoliczności zewnętrzne uległy zmianie, że my ten wniosek w ogóle składamy. No, wydaje się, że je wymieniłem, tak? No ale okazuje się, że to nie dla wszystkich jest oczywiste, że inflacja, stopa procentowa to są te ryzyka, na które zarząd spółki nie ma wpływu, no bo nie ma. No ceny energii oczywiście, jeżeli chodzi o koszty. I załączyliśmy umowy na zakup energii i na zakup gazu. Umowy podpisane z PGNiG i z Energą. Nie, za mało. No to kolejne uzasadnienie, w związku z tym po 6 miesiącach dali nam negatywną decyzję. No tośmy się odwołali i teraz jesteśmy w sądzie, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Żeby było jasne, cała branża ma ten sam problem. No właśnie, jak wygląda to w skali kraju? Samorządy jakieś wygrały w sądzie z... Znaczy, niektórzy dostają. Mniejsze spółki, mniejsze zakłady dostają, tak żeby nie rzucić jakiegoś tutaj cienia na to, że rozpatrują tak w cudzysłowie bezstronnie te wnioski. Natomiast prawda jest taka, że 80% ponosi stratę na działalności wodociągu. No widzicie państwo tutaj ten wykaz. To są dane Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, więc branża nigdy nie była w tak trudnym położeniu. I tak jak mówią koledzy z innych przedsiębiorstw, no to kończy się to tym, że gdzieś jest ściana, jeżeli chodzi o cięcie kosztów. No.
I w którymś momencie już pracują ze stratą, a tą stratą obciąża się samorząd. Czyli samorząd oprócz tego, że dokłada do oświaty, zdrowia jeszcze 100 innych rzeczy, to jeszcze teraz ma wodociągi dopłacać, bo Wody Polskie nie są łaskawe, żeby uwzględnić wnioski. Nasz wniosek nie był na jakąś tam wielką kwotę, bo był po prostu na 3 lata 20%, czyli powiedzmy, że na każdy rok po tamte 6,5%, tak? No to uważam, że jak patrzymy na to, jak wygląda inflacja i rosną koszty energii i innych czynników kosztów, no to nie były jakieś nie wiadomo jakie, nie i już. No więc w przyszłym roku będziemy to ponawiać, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kiedyś musimy dostać. A z drugiej strony nasza bratnia siostra, której przekazuję pozdrowienia, OPEC, dostaje czterokrotną decyzję taryfową bez najmniejszych problemów. Więc... A my... się może ta podwyżka nie była wcale potrzebna, skoro no. Tak wypracowaliście 2,4 miliona zysku. Znaczy wiele. Więc urządzenie dzięki temu, że Wody Polskie zakupowały wasze starania, nie płacą więcej za wodę. Znaczy wiele. To ja panu powiem tak, oczywiście możemy w ogóle zaniechać inwestycji, wtedy nie będziemy mieli żadnej amortyzacji od tych inwestycji i będą niższe koszty. Ale zysk jest głównie wypracowany na innych... Tyle tylko, że za 3-4 lata to doprowadzi do tego, że nie będziemy w stanie w ogóle odtwarzać majątku. No może być tanio, tylko że za parę lat za to zapłacimy w dwójnasób, bo po prostu trzeba będzie finansować rozwalające się przedsiębiorstwo. Rozwalające się rury, rozwalający się majątek i możemy nie mieć w ogóle zysku. Tylko że wtedy nie dostaniemy żadnych zewnętrznych pieniędzy, bo za to, jaka jest kondycja finansowa spółki, dostaje się punkty w projektach. No a jeżeli mamy wybór dostać 85% czy tam 70% dotacji, dając wkładu własnego, nie wiem, do parę milionów, no to nie ma w ogóle dyskusji, tak? Ja tylko takie słowo komentarze. Ja myślę, że ten system, który funkcjonował wiele lat temu, znaczy nie tak dawno, bo przecież ja pamiętam jako radny, gdzie radni Rady Miejskiej decydowali o wysokości opłat i to był rozsądny system, to znaczy nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale wtedy każdego roku była podnoszona taryfa niewiele. Chodziło tylko o procent inflacji, o pewne korekty, ale nie było nigdy żadnego takiego skokowego wzrostu opłat. Ale jednocześnie zapewniało to stabilność spółki i to de facto no, radni, przedstawiciele mieszkańców decydowali o tym, co się w spółce, co w tym mieniu, które jest własnością de facto mieszkańców, się dzieje i jak to się też przekłada na kondycję, na strategię, na inwestycje spółki. Więc ten system wydaje się był bardzo, bardzo, bardzo rozsądny i szkoda, że dzisiaj zostało to scentralizowane. Bo myślę, że absolutnie jest to krok wstecz. Po prostu krok wstecz, gdzie dzisiaj musimy się tutaj, nie wiem, przekomarzać, boksować, udowadniać Wodom Polskim centralizowanej instytucji. A tak działo się to wszystko tu, na miejscu, blisko mieszkańców i jakiekolwiek były decyzje podejmowane, tak, to tłumaczyli się wtedy prezydent, radni, prezes, ale było to blisko mieszkańca. I o to chodzi w samorządności, o to chodzi w silnych samorządach. Nie coś zapada za naszymi plecami i jakby przesłanki pewnych decyzji są trudne do zrozumienia. A tu myślę, że wszystko było bardzo takie klarowne. Ja zobligowałem też pana prezesa do współpracy z gminą wiejską Grudziądz, bo część podtopień, o których mówimy na ulicy Paderewskiego, no, wymaga też współpracy i budowy zbiorników retencyjnych nie do końca na terenie miasta, ale w górnych partiach. Mówię tutaj o Nowej Wsi, bo akurat w tej części miasta podtopienia są wynikiem wód spływających no, z gminy, można powiedzieć, więc widać to też, że inwestycje potrzebne w tą kanalizację deszczową, zbiorniki retencyjne no, są potrzebne nie tylko u nas w Grudziądzu, ale również w gminach okalających. No, akurat Nowa Wieś jest chyba tego najlepszym przykładem. Panie prezesie, kogo miał pan konkretnie na myśli, mówiąc o tym, że są osoby w stosunku, z których będzie trzeba być może podjąć? Znaczy już podjęliśmy kroki. Tak, no wczoraj na portalu Grudziądz 365, nie pamiętam daty, ale
ubiegłym tygodniu ukazała się relacja z konferencji poświęconej szpitalowi. I tam na tej konferencji wczoraj ponownie w programie uwagi warte wypowiedzi pana przewodniczącego komisji rewizyjnej są po prostu kłamliwe i oszczercze. I w związku z tym już wezwaliśmy go do sprostowania, przeproszenia i wpłaty 2000 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ponieważ nie było żadnej reakcji, więc no niestety zmuszeni jesteśmy podjąć kroki sądowe. I to uczyniliśmy.